W końcu mamy wiosnę. Zanim rozpalimy grilla, czas ogarnąć ogród po zimowym marazmie. Zobaczcie, jak łatwo i szybko można to zrobić z akumulatorowymi narzędziami Greenworks. Zostańcie z nami do końca, zobaczycie efekty. Jak widzicie, pracy jest sporo. Trzeba przyciąć drzewa i krzewy, zadbać o trawnik, doprowadzić do porządku taras. Zaczynamy od przygotowania gleby. W tym celu przyda nam się aerator wertykulator 2 w 1. Wertykulacja to pionowe nacinanie trawy za pomocą specjalnych ostrzy w celu usunięcia darni i mchu i przygotowania trawnika do dalszych czynności, np. dosiew czy nawożenie. W późniejszym etapie należy wykonać aerację, czyli spulchnianie, napowietrzanie gleby. Możemy to wykonać dzięki temu samemu urządzeniu, zmieniając jedynie wałek. Aerator, wertykulator zasilany jest akumulatorem 40 V, który jest kompatybilny z bardzo szeroką gamą narzędzi ogrodowych w tej kolekcji 40. A teraz koszenie trawy. A do koszenia trawy potrzebujemy kosiarki. Jaką wybrać? Szukasz wydajnej kosiarki, bez plączących się kabli, bez spalin, bez hałasu, bez szarpania za linkę startera? Mam dla Ciebie idealną propozycję. Kosiarka akumulatorowa Greenworks, w tym przypadku akurat z kolekcji 48 V na dwa akumulatory 24 V. Bardzo lekka, kompaktowa, wygodna, zwrotna, idealna do średniej wielkości trawników, takiej jak tutaj. Model ten bez napędu wykonany jest z elastycznego, udaroodpornego tworzywa sztucznego. W ofercie są też kosiarki w obudowie metalowej z napędem. Jeszcze dosłownie trzy słowa. Szerokość koszenia 41 cm, duży 50-litrowy kosz, łatwo demontowalny, zbieranie, mulczowanie, bardzo łatwa, wygodna regulacja wysokości koszenia. Ciekawostek, kosiarka wyposażona jest w klucz zabezpieczający, czyli taka ochrona przed dziećmi, przed nieumyślnym uruchomieniem. Zaletą systemu 2x24V jest fakt, że możemy ten akumulator 24V wykorzystać do innych narzędzi ogrodowych, jest tego całkiem szeroka gama, oraz do standardowych elektronarzędzi i narzędzi do gospodarstwa domowego zasilanych właśnie akumulatorem 24V. Dbanie o trawnik to nie tylko wertykulacja, aeracja czy koszenie. Żeby zadbać o trawę, należy zadbać też o jej odpowiednie nawodnienie. I tutaj taka mała wskazówka, lepiej podlewać rzadziej, a bardziej obficie. Masz zbiornik na deszczówkę i nie masz dostępu prądu? Pokażę Ci coś, dzięki czemu możesz podlewać wodę bezpośrednio z beczki, nawet do 17 metrów. Akumulatorowa pompa zanurzeniowa Greenworks na akumulator 24 V. To jest ten sam akumulator, który używaliśmy przy narzędziach ogrodowych, przy kosiarce 2x24 czy przy elektronarzędziach. Akumulator należy umieścić w kasecie i tą kasetę można zawiesić na brzeg zbiornika lub w dowolnym miejscu. Pompę wrzucamy do zbiornika wody. Sprzęt wyposażony jest w dyszę z regulacją szerokości strumienia. Napiszcie w komentarzu, czy przyda się w Waszym ogrodzie taki sprzęt. Wczesna wiosna to idealny moment na przycinanie drzew i krzewów. Zrobimy to wygodnie z użyciem narzędzi Greenworks. To jedno narzędzie, a tak wiele możliwości. Po pierwsze, są idealne do wykończenia trawnika z nożem tnącym o szerokości 12 cm, do koszenia trawy w trudno dostępnych miejscach, koszenia trawy przy krawędzi trawnika, a dzięki wymiennemu ostrzu o długości 20 cm nożyce te zamieniają się w lekkie nożyce do krzewów, do wysokich traw czy lawendy. Co jeszcze sprawia, że warto mieć je w swoim ogrodzie? Są lekkie, ważą niecałe 2 kg razem z akumulatorem. Dzięki gumowej obudowie nie ślizgają się w dłoni podczas pracy.
mają wysoką wydajność cięcia dzięki dużej prędkości obrotowej. Do urządzenia można dokupić dodatkowo wysięgnik. Ułatwi on przycinanie traw bez konieczności schylania się. Do cięcia wysokich drzew i krzewów przyda nam się pilarka oraz nożyce do żywopłotu na wysięgniku. Narzędzie 2 w jednym z kolekcji 40-woltowej. Kupując jeden zestaw, masz sprzęt do przycinania i do bezpiecznego cięcia na wysokość. Nożyce do żywopłotu idealnie się sprawdzą przy przycinaniu koron drzew, krzewów, żywopłotów czy roślin ozdobnych. Z kolei pilarka umożliwi Ci wycinkę gałęzi na wysokości. Trzyczęściowy wysięgnik ma długość ponad 2 metrów, więc sięgniecie nim naprawdę wysoko. Duża ilość ustawień głowicy umożliwi przycinanie na wysokości pod idealnym kątem. A do cięcia grubszych gałęzi przyda nam się pilarka łańcuchowa 25 cm z górnym uchwytem z kolekcji 40-woltowej. Waga pilarki z akumulatorem 2 Ah to nieco ponad 3 kg i niecałe 4 kg z dużym akumulatorem, czyli 4 Ah. Prowadnica o długości 25 cm i wysoka prędkość łańcucha pozwala na szybkie i skuteczne wycinanie gałęzi na wysokości. W pracach arborystycznych jest to niezmiernie istotne. Wyposażony jest w silnik bezszczotkowy, który ma bardzo wysoką kulturę pracy, znacznie wyższą wydajność i dłuższą żywotność w przeciwieństwie do silników tradycyjnych szczotkowych. Bezpieczeństwo zapewnia nam osłona dłoni i blokada. Zobaczcie, jak łatwo się nią manewruje. Zapewnia cichą i komfortową pracę bez spalin. Zanim zaczniemy uprawiać nasz sport narodowy, czyli grillowanie, pozostało nam jeszcze uprzątnięcie tarasu. Użyjemy do tego zamiatarki StarMix 375 i akumulatorowej myjki ciśnieniowej Greenworks z kolekcji 40-woltowej. Zamiatarkę StarMix 375 użyjecie nie tylko na większą skalę do chodników, placów, parkingów czy stacji benzynowych, ale również do ogrodu i wokół domu. Markę StarMix zapewne kojarzycie z profesjonalnych odkurzaczy przemysłowych i budowlanych, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać równie profesjonalny sprzęt. Zamiatarka wyposażona jest w system turbo. Lepszy efekt zamiatania dzięki zastosowaniu 2 szczotek przednich oraz dodatkowo walca szczotkującego. W pierwszym etapie szczotki przednie podnoszą śmieci z przodu maszyny i przesuwają je w kierunku wałka szczotkującego. Wałek, który kręci się w kierunku przeciwnym do ruchu kół, przenosi je do zbiornika, a jednocześnie wymiata drobny brud pod zamiatarką. To gwarantuje lepszą wydajność i jakość sprzątania. Zamiatarka w pozycji pionowej zajmuje bardzo mało miejsca w garażu. Łatwo ją przechować. Zamiatarka posiada płynną regulację wysokości zamiatania. Potrafi podnieść dosyć wysokie przedmioty, nie wiem, na przykład paczkę po papierosach. Pojemny kosz na odpady, bardzo łatwy w demontażu i montażu ponownym. A jeżeli potrzebujesz umieć trampolinę dla dziecka, rower czy taras, użyj akumulatorowej myjki ciśnieniowej Greenworks. Jest kompaktowo, łatwo ją przenieść, ma wbudowany zbiornik na wodę. Zaraz Wam pokażę, jak zamontować, uzbroić i do dzieła. Myjka zasilana jest akumulatorem 40-woltowym. Ciśnienie 70 barów, wbudowany silnik oraz zbiornik na wodę o pojemności 20 litrów skutecznie pozwolą nam zadbać o porządek w ogrodzie, wokół domu, na cmentarzu czy w podróży, zabierając ją do kampera. Myjka ta, jak na urządzenia akumulatorowe, ma wysoki przepływ wody, 300 litrów na godzinę, a wraz z kilkoma dołączonymi akcesoriami pozwala na wykonanie różnych prac w miejscach, gdzie nie masz dostępu do gniazdka z prądem. Co ciekawe, jej waga to tylko niecałe 8 kg. Największą zaletą tej myjki jest to, że nie musisz szukać źródła prądu i przeniesiesz ją wszędzie bez problemu.
i teraz można robić grilla. A tak właśnie prezentuje się nasz ogród po wiosennych porządkach. A to wszystko w jedno popołudnie z narzędziami akumulatorowymi Greenworks. Marka Greenworks oferuje szeroki wachlarz akumulatorowych narzędzi do warsztatu i ogrodu w kolekcji 24V, 40 i 60, umożliwiając kompleksowe rozwiązania. Jeden akumulator wykorzystasz do wielu narzędzi, i tych ogrodowych, i tych warsztatowych w przypadku linii 24. Poza tym są ciche, przyjazne dla środowiska i mobilne. Zapomnij o plątaninie kabli i szukaniu gniazdka. Nie musisz też wymieniać oleju czy filtrów, nalewać benzyny. A poza tym świetnie wyglądają. Mają fajny design, prawda? Sprawdź całą naszą ofertę na www.greenworkspolska.pl. Napisz w komentarzu, jak ty zaczynasz sezon ogrodowy i jakich używasz narzędzi.